No dobra, jestem. Pierwszy raz robię taką akcję. Nie wiem, jak to poskładam. No i przynajmniej pokazałam wam main. Jak widzicie, jest piękne, dużo właśnie opcji. I widać mask. Ja, tylko nie targetuj, tylko nie targetuj. No, wściekło mnie niestety. To tylko mój tata przyszedł na chwilkę. No, zjeżdżajcie, no. Nie! No zobacz, co przez ciebie, no. Gdzie ta beczka, gdzie ta beczka, gdzie ta beczka? Prawie trafiłam. Nienawidzę tych głąbów. I zobaczcie, odsyłam mnie aż tutaj. I znowu. Wolno, wolno, wolno. Zaczynam szaleć. No, nieważne. Niestety muszę wam... Mam dla was przykrą wiadomość, jeśli polubiliście tą serię. To niestety jest... No, to już jest prawie koniec. Wiecie, że zostanę tylko czwarta maska. One gorzej wyglądają chyba bez oczu. Przestałem tej szerokiej gały. Nie, ale bez oczu jest strasznie, nie? Dziwne takie pozy. Już wolę tego i widzę. Masz jak wyrastając przed tobą, jak myślisz. O, już przestały. I nagle jeszcze jeden do ciebie. Tylko dwie klatki. No, martwię się tym. Niepokoi mnie to. Ostatnim razem, jak już mówiłam, odkryłam taki dziwny skrót. Chyba już go minęłam. Jeszcze zobaczę. Jeśli nie, to postaram się to powiedzieć pod koniec odcinka. Żeby nie robić spoilera, nie? Tak chyba było. Niestety one tutaj latają, a ja nie mogę nic zrobić. A jeszcze raz. No przestań mnie wściekać. No nie! Nie będzie żadnego déjà vu. O! Klatkę myślałam, że się nie zebrałam. Ale jak miałam skoro? Jeju! Widziałeś, jak on szybko wyrósł? On co taki wolny, a tutaj tak nagle... I tutaj, mam nadzieję, że to już nie ma. Coś mi tu nie ma. Obróć ten kupię. Tu beczka była, nie? Czemu on tu stoi? Ona będzie pływać w ogóle? Tak, to jest rzecz, której nie rozumiem. Po co ona tam stała? I uwaga, 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 uwaga. Nasze ulubione! To jest wydaje się jeszcze większy. Wynoś! Uciekniemy, uciekniemy. A masz. Szybciej, szybciej! Kurde, naciskamy guziki windy. O, spadłam! Super. O, pokażę wam. O, tu wam pokażę pięknie. Widzicie? Widzicie może te piękne przejście? No, idziemy sobie. Hurra! No nie hurra. Mogę to się zbliżyć, ale wiecie, jak to się skończy, czym to się skończy. Tam, gdzie wlaciałam do takiego okrągłego czegoś na beczce, to niżej był taki płotek. Tam był właśnie takie drzwi. I pirat. I tak. Jak się pokonało tego pirata, to jakby się chciało przejść tym przejściem, to właśnie byłby ten laser, nie? A gdybyście go zostawili w spokoju i zignorowalibyście go, to nie byłoby tego laseru w tych drzwiach, tylko moglibyście normalnie przejść i wylądowalibyście tutaj. Ale pominęlibyście mnóstwo lumpów. Oj! Czy ja tam doskoczę? O, dobra. Lepiej nie próbujmy. I znowu taki długi etap, naprawdę. W tym levelu nie lubię tego, że wszystko dzieje się tak albo wolno, albo szybko. Zależy od środka transportu. Nie, 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 ja chcę tego lumpsa, ja chcę tego lumpsa. Czy mi się zabijam? Ponieważ ja tak chcę. W końcu to jest groba starożytnych, jak mi się coś stanie, to nic, pochowają mnie w odpowiednim miejscu. Nie, 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 nie. Rayman by chyba nie chciał, żeby jego zwłoki spoczywały w takim miejscu, obok gniotków brzytwobrodego. Nie wiem, czemu powiedziałam gniotków. Chodziło mi o starych, nie? Jak widać, jest więcej takich brzytwobrodych. Więc jeśli myśleliście, że to jest unikat, tak jak na przykład w Praga, to wspomnieliście. O właśnie, ciekawe co się stanie z naszym kochanym robocikiem. Z kim my się będziemy ścigać? Z kim? O nie, kolejny skurzący. Tam mu zaleciała przy pierwszym spotkaniu z piratami. Muszę się niestety spieszyć dosyć. Tutaj niestety jak spadnę, to wszystko od początku, a ja nie umiem wymierzać w tej odległości. To on ma niezłego cela, mimo że wydaje się, że zezuje. O, tutaj już we mnie nie trafi. Tak widzicie, jest taki sufit. To jestem bezpieczny.
Nudzi mi się, nudzi mi się. Dobra. Idziemy na górę. To szczęście najciekawsze jest koniec levelu. Musicie tylko znieść to wszystko. Już 40 minut. Jej! To oni wszyscy... Czemu te drzwi muszą tak zabezpieczać, że przypadkiem nie wróciło? O nie, on ma te nowsze lasery. To jakiś dzian. Ojej. Jak nie robię nikogo, to spójrz. Mogę go sobie zignorować, skoczyć tu. O matko! Sorry, ja nie wiedziałam, że tu umiesz skakać. Po prostu u mnie nigdy nie chciał skakać. Kurde, ja chciałam. Może go wykiwać? Tak, wykiwam. Ty. Czy raczej wy. Chyba mam więcej niż jednego widza. O no kurde! W poprzedniej grze byłeś głupszy! W poprzedniej grze nie, w moim zapisie. Ja stoję, to on stoi, dobra. A! Ja strzelam, on strzela! To było do przewidzenia, że jeszcze. Przynajmniej dostałam trochę lumpy. O, ale te czerwone dywaniki są ładne. Kolejny taki mocny plaster. Nie martw się. Gdzie ja idę, gdzie ja idę? Ojej, nie, sorry, sorry, sorry. A muszę przejść tam. Co to było? Taka dziura? Dziwne, dziwne. Nie widziałam tego nigdy. Wciąż w tym levelu odkrywam coś nowego. O, współczuję Remen. Pod górę jeszcze z taką ciężką beczką. Wszyscy wiemy, jak kochasz beczki. No i warto było, bo tutaj jest klatka. Aż! Dwa. Duże nic. Co się nazywa? Co się nazywa? Po prostu 10 w cenie jednego. Chociaż nie, dwie pięciocenówki, nie, nie. Chwila, spróbuję zobaczyć, co jest w tej dziurze. Chociaż to pewnie tylko taka iluzja. Może za pomocą tego czegoś? Dobra, nie kombinuję. Ale co tam jest? No co tam jest? Nie, odbija się normalnie. Po co jest ten masz? Serio, nie ten level po prostu wkurza tymi wszystkimi zagadkami. Nigdy nie kapuję, o co chodzi. Teraz taka drabinka. Tylko jak piraci się tutaj dostają, oni nie umieją się wieszać na lumsa. A może umieją? Kto ich tam wie? Dobra, żegnaj piękne miejsce, fuj, ohyda. Ej, ej, chwila. 4, 6? Coś mi nie pasuje z tymi klatkami, a wam? I co jest? Nie pasuje coś z tymi klatkami. Zresztą nawet jak przeszłam cały poziom, że miałam wszystkie klatki w ogóle. Coś mi tu nie gra. Gdzie te klatki? Ej, gdzie ta klatka? Przecież ja mam 4 na 6. O co chodzi? Ej, Beskidu, o co chodzi, no? Oddawać mi pieniądze. Nie rozumiem. Mnie się zdawało. Przegląd techniczny. Mnie się zdawało, że ta klatka wisiała o tu, o tu, o tu. Trudno, wchodzę. No to gdzieś. Clark! Na przeglądzie technicznym! Co, wszystko gra? Tutaj Clark jakiś taki słaby. Spędzę namy tą minę, nie? Raymond Clark! No, wreszcie po angielsku gadają, wcześniej to tak. O, Clark, ty go zmiażdżysz! O! Nie, nie chciałam was zasmucić. Przytulcie się jak musicie ci co? Pralka, ty złobie, ty chabie, ty dziadobyta lodówko! Ty warzywniaku, ohydna torba na zakupy! Nienawidzę cię. Jeszcze cię zmiażdżę w bonus levelu. Jak widzieliście, Clark stał się... Sam stał się robotem. Jest kontrolowany. I to przez pralkę. A jak wiecie, pralka to fajnie. O, musimy uważać, bo on jest trochę szybki. Niedługo ma pokażę, co się stanie, jeśli nie złapie. O, musimy zrobić tak, on pada. A my wtedy nawalamy plecaczek, bo ja mu nie chcę robić krzywdy. Musimy uważać, żeby nas nie złapał. Wtedy dam klapsa. Ojej, no, nigdy nie pamiętam, że się odsunąć. Nie wiem, czemu Clark tak ryczy głos, też mu programują? W każdym razie szkoda kumpla. No w sumie Globox by im się na nich nie przydał. O, sama muszę uważać na ten laser. On też umie mnie poradzić. Sorry, pralka, ale ty się nie znasz na robocie. On się ciągle przewraca. Ale pamiętacie może, jak mówiłam w Cierniowej Wzgórza znowu, że nigdy w życiu nie chciałabym z nim walczyć. No i niestety, w tym miejscu najgorsze koszmary się spełniają. Ogromne pająki, kurczaki zombie bez oczu, jeszcze ten biedny Clark. Przeprogramowany przez pralkę. Muszę uważać, bo naprawdę, ten laser może mi poradzić. No, kiedy ja się nauczę, że trzeba się odsuwać?
Chwila, może jeszcze mi się uda. No skacz, skacz. Skacz, bo nie mamy tyle czasu. O, udało mi się otrzymać. A, jestem w kozim rogu. Szybciej, szybciej. O, matko. Jak widzicie, na mnie też ten laser działa, żeby nie było. Nie, nie łapnie. Chociaż w sumie powinnam cię złapać, żeby pokazać wam, jak to działa. No, myślałam, że tamten nie jest włączony. Tak, nie mam całego dnia. No chodź tu. Jeju, czy on musi mieć takie pole rażenia? No, nie pokażę wam, co się stanie, jak mnie trafi. O, udało się. No, jakie to piękne i wzruszające. Teraz patrzcie, ha. Niezłe, co? Rejmy to normalnie piłeczka. I mamy klatkę, a co z tą drugą? Nie pamiętam zupełnie, gdzie ona jest. Nie pamiętam. Stary, mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest klatka? Ja wyszła tamtędy, ale... Wiecie, jak oni to robią. Nie chcę zatańczyć na Clarku! Clark, ty się nie zmieścisz, właśnie. Ciekawe, co z nim się stało w Cierniach z Górza znowu. No weź, zostaniesz w grobowcu starożytnych. No, on sobie poradzi. On to przybije pięścią mur i wyjdzie na wolność. Nie martwcie się o niego. No i niestety nie mam zielonego pojęcia, gdzie ta klatka. Ale lumsy mam wszystkie, to jest rzadki widok, żeby nie mieć wszystkich klatek, a wszystkie lumsy. To jest bardzo rzadkie. Fajna muzyka, bardzo fajna. I enter. Aj, nie będzie bonus levelu, nie będzie. Ale już się troszkę zmęczyliśmy, co? Tak mnie znudził ten level. Miał być strasznie, było śmiesznie. Właśnie nie było śmiesznie. I znowu skaczenie. O nie, 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 tylko nie żelazowe góry! Nie, że coś miałam do tego levelu, ale zawsze miałam z nim koszmarne problemy techniczne. W połowie mi się po prostu coś wyłączało i nie mogłam grać dalej. Więc boję się, że tutaj też mi się tak zrobi. Chociaż ja w to grałam na innym kompie nawet. Tutaj może być lepiej, ale no litości, nie może mi się po prostu zaciąć. Dobra, będę robiła co się da, a jakby co to ewentualnie... A nie, właśnie... No, muszę to przejść, jeśli chcę przejść dalej, nie? Więc nie powiem, że muszę to pominąć. I patrzcie, jaki wynik nabiłam! Zostało mi jeszcze jakieś 150 lumsów tylko i 4 klatki. Bez sensu trochę. Ale będzie mniej klatek właśnie. Tutaj 3, jeszcze tylko jedna w innym lewie. Tak? Rozgadałam się, a muszę już kończyć. Żegnajcie!